Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii I Am Fish. Moi kochani, na samym początku chciałem was ochrzanić. Tak to się mówi jeszcze w tych czasach? O Boże. Zostawiliście pod ostatnim odcinkiem 8000 łapek, a miała być dyszka, więc mam nadzieję, że w tym odcinku się zrehabilitujecie i że zostawicie 12000 łapek, to wtedy wrzucam kolejny odcinek z gry I Am Fish. Postanowiłem, że będę odcinki z tej serii wrzucał co 2 dni, więc jeżeli pasuje wam ten układ, no to strzelajcie opeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz zaczynajmy. Moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę. Tym razem zagramy sobie latającą rybką. Jeszcze nią nie mieliśmy przyjemności zagrać, więc zaczynamy. Jestem mega ciekawy, jakie są jej specjalne umiejętności, atrybuty, gadżety, szmery bajery, kręcenie afery. Dobra, mamy jakąś chatkę przed nami i prawdopodobnie w tej chatce teraz mieszka ta rybka. I ona będzie z pewnością też tęskniła, ponieważ losy naszych głównych bohaterów się rozeszły. Mieszkali kiedyś razem wspólnie w akwarium, teraz zostali rozdzieleni. Zobaczcie, jak ona była kiedyś zadowolona. Skakała, fruwała, no a teraz niestety jest sama, więc postaramy się nią wydostać jakoś. Postaramy się tędy przejść. Da się? Oczywiście, że się da. Tutaj mamy koło jakieś kartony. Albo ktoś się wprowadza, albo ktoś się wyprowadza z tego domu. A propos przeprowadzek, no to nie polecam nikomu, bo ja jak się wprowadzałem do Warszawy, to był dla mnie najgorszy okres chyba w życiu. Naprawdę. Ale teraz już jest super. Ustabilizowało się wszystko. Wow! Prawie spadłem i zbiłem kulę i zabiłem latającą rybkę. Dobra, proszę tutaj wejść na właściwe tory. I uwaga, 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 będziemy... Jesteśmy w akwarium i teraz musimy z pewnością z niego wyskoczyć. Wow! No i co? Co jest? Co jest? No, ewidentnie nie potrafię latać tą rybą. Najgorzej. Przejdźmy do następnego checkpointu. I hop. Okej, okay. Rozumiem, że ona tylko tak blisko lata, tak? Jeszcze raz. Zabawmy ją. Hop. Woo. Ej, zarąbista jest ta postać. I teraz gdzie my musimy się udać? Dajemy nurka. I hop. Woo. Pięknie. Szkoda, że nie możemy machać skrzydełkami, albo ja jeszcze nie potrafię po prostu machać skrzydełkami, jestem takim tuchedem, no ale mam nadzieję, że wszystkiego się nauczę zaraz. Ta na 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 na, wow, to był, co jest? To był niezły skok, i to też był niezły lot, bo już zacząłem się obkręcać. Tutaj się boję, że tu mogą być jakieś szczupaki i mnie zaraz jedzą. Tak to mniej więcej wygląda. Jesteśmy na jakimś polu kukurydzy i uderzyłem w hydrant. Nie, to nie jest hydrant, przepraszam, to jest jakiś zawór, który z pewnością muszę odkręcić albo... Okej, okay, udało się, po prostu przeskoczyć. Mhm, w kukurydze raczej nic, moja kochana, nie znajdziesz, wypadł do wody z powrotem. Nauczmy się fruwać naszą rybką, uwaga, hop. Oj, albo i nie. Dajemy nura, wybijemy się z pacja. A i sobie możemy szybować, spójrzcie tylko na to, jaki kozak. Nie, no to jest coś po prostu pięknego. Pikujemy jak taki mały papierowy... A, samochodzik! Samochodzik, samolocik! Moi drodzy, chciałem powiedzieć, że samochodzikiem pikuje. Ale przy okazji, jak tak robimy, traci nam się życie, więc trzeba uważać, żeby no po prostu nie wyschnąć. Tutaj mamy jakiś dungeon do przeskoczenia, z pewnością jest daleko. Uwaga, wyskakujemy, spacja i lecimy. Tak jest, uda mi się? Nie, no nalajcie, spójrzcie na to. I nura, cyk, bo już mi się traciło powietrze. Uwaga, wyskakujemy. I co, mam tutaj pierw trafić sobie, jak szef? No to dawaj, nurka, stara. O! Bo ona mi mdleje! Mdleje! Zabrakło jej powietrza! No i zdechła. Próbujemy jeszcze raz. Od razu walę kolejny spawn, nie? Patrzcie na to. I gasimy skrzydła! Jak walnęła! Ale dobra, udało się na szczęście przeżyć. Ja, ta rybka jest po prostu totalnym szefem. O kurde, no to mam przerąbane, chyba nie dolecę. Lecę, to lecę jednak. Otwieram podwozie, rondowanie awaryjne! Co jest? No dawaj, będę! Jestem! No, no nie byłem, ale zdobyłem checkpoint, więc... Co jest? Tego nie było. Dobra, teraz robimy rekord. Postaram się dolecieć aż od razu tam. To może być mocne. To może być mocne. Czy mnie podbije ta woda? Czy ja złapię tutaj troszeczkę po oddechu? Tak, złapałem! Spójrzcie na to! Ależ to jest kozackie. Ależ to jest piękne. Ale ląduj, ląduj, Farel, bo to żarty się skończyły. Kończy się powietrze. Kończy się powietrze. Lądowanie awaryjne! Jestem! I hop! Dobra. A 360 zrobiłbym? Zobaczcie!
Jaki świr! Dobra, dawaj do wody! Stara, do wody! Okej, okay, jest gitara. Powiem wam tak, chyba te levele z tą rybką będą na chwilę obecną najciekawsze. No, najbardziej mnie urzekła, super się tym fruwa. Ja generalnie jestem mega fanów samolocików i takich bajerów. No zobaczymy, co nam przyniesie poziom drugi, bo to na razie jest poziom pierwszy, a wcale nie jest taki prosty. Rozumiem, że musimy wpłynąć chyba w tę rurę, tak? Siema! Mogę się odwrócić? A mogę zacząć latać? Nie mogę! Wow! Okej? Okay? Okej, okay, do wody! Szybko. Mamy checkpoint, do którego od razu fruniemy. Nie! Nie! Wracaj tam! No jak ja mam teraz tam wrócić? Nie! Awaryjne! Jestem! Jeszcze raz to zróbmy to samo. Dobra, no jestem teraz, pięknie. Nie gadaj, że tam! Dobra, tu jest głęboko, więc dajemy nura. Pyk! I dalej, skrzydła latającego stworzonka, rybki. Dawaj, stara. No, tutaj będzie chyba na pograniczu życia i śmierci. Hop! Jest! Woohoo! No dawaj! Nie! Dobra, w pomidory wpadłem, joystickowe, jeszcze raz. Wydaje mi się, że najprościej będzie mi doskoczyć tam naprzeciwko. O, niepotrzebnie zgasiłem te skrzydła. To się chyba zemści. Jestem! Dobra! Dawno na takim rynku nie byłem. Woo! Okej, okay, lajtowo. Dolecę! Jezu, wskakuj! Przecież to ledwo coś się udało. Dobra. I hop! No i lecimy. Fruit and veg! No! Najgorzej. Jeszcze raz. Okej. Okay. To taki patent, że to jest utrudnienie, rozumiem, tak? Iu, ta rybka ma ciężkie życie, wam powiem. Co ona nie zrobi dla przyjaciół? Woo! Mamy checkpoint. Dziękuję. I teraz rozumiem, że muszę wyskoczyć aż tu, wyminąć te supy. Dawaj, Faral, jesteś najlepszy. Za pierwszym. Ja już mam lot rybką opanowany. Patent pilota rybki latającej jest mi dobrze, kurczę, tutaj znany. Go to Yellington Market. Woo! Udało się! Co jest? Dawaj, bliżej. Będzie checkpoint. Dawaj, stara. Wierzę w ciebie. Zdobądź go! Jest! Zdobyłem ten checkpoint! Okej, wylądowaliśmy po raz kolejny w pojemniku na mopa. No dobra. I gdzie mam teraz się nim przedostać? Okej, spokojnie. Generalnie nikt na mnie uwagi nie zwraca. Co może robić latająca rybka w pojemniku na mopa? Coffee. Może kawki się napijemy tutaj z widzami. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, co w tym momencie pijecie, bo ja właśnie skończyłem swoją kawę. Jaki słupek mi wymusił pierwszeństwo. Dobra, odejdź mnie stąd. Strasznie się tymi pojemnikami, czy to słoik, czy to jakiś inny pojemnik się steruje. Bardzo strasznie, no, ale zaraz dostaniesz. Nie no, on chyba chce w ryj dostać, widzowie. Co on zrobił? To jest chyba jakiś żart. Dobra, może teraz mi się uda bez najmniejszego problemu tutaj przejechać. Tak jest. Dobrze. No i co jest? No to skandal! Biedna rybka. Okej. Jest mega stromo, więc pewnie będę musiał hamować. Więc rybka w drugą stronę. Rybka w drugą stronę. Tak jest. Dobrze, moja kochana. Jesteś najlepsza. Nie wywrócisz się. Jest gitara. Kocham cię i masz ten spawn point. Tak jest. Czyli rozumiem, że mam walić salto do studni, tak? Jest woda w studni. Lądujemy! Woohoo! You did it! Pięknie! Jaka zadowolona ta rybka. No nic, moi kochani, czas na level drugi, który z pewnością będzie cięższy, z pewnością będzie słoik i z pewnością będą ptaszyska. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, zostaw łapkę w tym momencie, bo w następnym odcinku za każde 10 tysięcy łapek zostawionych rzucam kolejny dodatkowy level. Jesteśmy w ściekach. Znaczy, to niby miała być studnia, ale ała, jednak nie tędy droga. Okej, przeskoczymy? Przeskoczyliśmy jakimś cudem, ja pierdziu. Wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, wiecie? Latającą rybą grać. Dobra, dawaj ptaszor. Jesteś najlepsza. Czy najlepszy. No i sobie lecisz. Dobra, lądujemy awaryjnie, bo tutaj już jest troszeczkę za wysoko. Okej. Woohoo! Czekaj, co mnie tak ściąga? Dlaczego mnie tak ściąga? Gdzie jestem? Wracaj, ptaszor! Wariacie, wracaj! Nie no, ptaszor jest smutny, moi drodzy. Wciągło mnie gdzieś bardzo głęboko. Dobra, udało mi się rozprostować skrzydła. Jestem w jakiejś jaskini. Faral, poleć jak najdalej. Ląduj! Na bańkę!
Wow, to już były ostatnie sekundy mojego życia. Już straciłem powoli przytomność rybką. Postaramy się od razu odbić od tego, załóżmy, że to jest gejzer, od rozwalonej rury. Jednak się nie udało. Ale teraz mam nadzieję, że uda nam się. Jesteśmy w jakiejś kopalni, czy wy to widzicie? Jest i chlebek. Nie złapałem chlebka. No i ginę. Najgorzej. Dobra, jesteśmy jeszcze raz w jaskini. Odpalamy skrzydełka. Wow. Teraz złapałem checkpoint. Prędzej nie złapałem checkpointu i musiałem jeszcze raz to przechodzić. Dobra, walimy na banie. Zdążymy. Zdążyliśmy! Niesamowite. Okej. Okay. Zahaczmy od razu w tą rurę. Jest checkpoint. Okej. Okay. I skrzydełka. Jest chlebek? Jest chlebek. Walimy w chlebek. Proszę państwa, dla was chlebek. Nie trafiam. Dobra, nieważne. Woo! Do wody. Dobra. Jakimś cudem udało nam się tutaj dopłynąć. Z przodu mamy kolejny checkpoint, więc nice. No i zobaczymy, co dalej nas czeka. Rozumiem, że mam polecieć gdzieś tam, tak? Nie gadaj, że będę musiał tak cyrklować, żeby trafić za każdym razem. Nie, to będzie przerąbane. Już to widzę. I wyskakujemy. Spróbujmy jeszcze raz. No chyba to jest jakiś żart. Coś mi się wydaje, że musimy coś zrobić z tym wózeczkiem. Więc wyskakujemy i postarajmy się do niego wylądować, jeżeli się da. Wow, 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 on ma wodę. Dodawaj ptaszor. Nie no, XD. Ptaszor, nie troluj gierki, tak? Tutaj dla widza. Tylko ląduj, awaryjne. Jesteśmy, okej. Ja mogę teraz ten wózeczek sobie na lajciku przepchać. No dobra, mam nadzieję, że nie wypadniemy z toru. Na początku nie wiedziałem, że w tym wózku jest woda, wiecie? Bum! Uderzyłem w jakieś drzwi. I co teraz? Naprzeciwko mamy jakąś taką linkę ruszającą się i rurę, która się trzęsie. Może, że jakbym się wybił, ale nie w ten sposób, i trafił tam, to może by się coś otworzyło. Dobra, już jesteśmy prawie na końcu. Bum! Okej. Okay. Dojechaliśmy wózeczkiem, teraz wystarczy, że wyskoczymy i uderzymy w kijka. Dawaj, dawaj. Dobra, rozwaliłem. Wpadaj do wody szybko. Jestem w wodzie. Nice. Czy poziom wody się podnosi drastycznie? Co ja zawaliłem? Ale jestem jakimś totalnym świrem. Tutaj mamy jakąś rurę, którą mógłbym chyba wpłynąć, co? Wpływam tam czy nie wpływam? Nie, to jest rura, która wypływa. Znaczy, która wyrzuca wodę. Woo! Okej. I teraz nam się poziom wody wyrównał bardzo wysoko. Dobra, no to lecimy sobie dalej. To było ciężkie. Powiem wam szczerze, to było ciężkie. Chyba tędy mogę tutaj sobie popłynąć. Dobra. I co my tu mamy? Zakopany wózek. Tą rurą się odbijaliśmy, więc strasznie wysoko nam się podniósł poziom wody. Tylko teraz moje pytanie brzmi. Gdzie ja mam wskoczyć tak, żeby się nie zabić, żeby tego nie powtarzać? Czy ja mogę sobie tutaj teraz przepłynąć pod spodem kulturalnie i elo? No oczywiście, że mogę tak zrobić. Wow. I mamy z przodu spawn point. Dobrze, w końcu. To była najtrudniejsza przeszkoda w tej grze, naprawdę wam powiem szczerze. Wózeczek mnie tutaj zagiął. Okej, kolejny spawn point. Będzie, lajtowo. Lajtowo, albo i nie lajtowo. Troszeczkę za szybko rozłożyłem skrzydełka. Czy to się zemści, czy dopłynę? Dolecę, przepraszam. Dobra, udało się. Co dalej? Okej. Rozwaliłem coś. Pięknie, jest woda. Pojechał wagonik na dół. Wow! I on tam nieźle rozwalił. Nieźle namieszał ten wagonik. Woda znowu nam się drastycznie podnosi. Zobaczmy, aż do jakiego poziomu się podniesie. Okej, tam mamy spawn point, więc prawdopodobnie tam musimy popłynąć. Wyskakujemy z wody i lecimy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Okej, mamy kolejną jakąś bramę, pod którą mogę podpłynąć. Dobra, nice. Okej, udało mi się wyskoczyć w ostatniej chwili. Myślałem, że zginę. O kurde. To chyba jest nie tędy droga. Tak, nie tędy. Dobra, ale zastanówmy się, może trzeba coś tutaj jeszcze napsocić, żeby tą wodę spuścić na dół. A z pewnością tak jest. Pierwszą bramę minęliśmy, mamy też drugą bramę i mamy jakiś urwany hydrant, rurę. A, to jest ta rura, do której nie mogłem dolecieć na początku. I hop. Okej. I mamy kijek, kolejny kijek. Dawaj. No i po mnie, niestety po mnie. Respawn. No dobra, to może napłyńmy na to z drugiej mańki. Tak, o. Okej, uderzę. Bezpośrednio przywaliłem, wow. Wow, gdzie jest woda? Jest woda. Dobra, lecisz farel dalej. Mi się wydaje, że chyba tu trzeba tak zrobić. I dawaj. No niestety. Dobra, postaramy się teraz, hop, tak zrobić. Woohoo!
Teraz to pięknie poszło i lądujemy. Jest. Mamy checkpoint i coś mi się wydaje, że chyba tutaj muszę noskiem wcisnąć przycisk. No oczywiście, że tak. Mamy zielone światło na kolejne zadymki. I teraz moje pytanie brzmi, czy jak stąd wyskoczę, to dokąd dolecę? A, aż dolecę do kolejnego wagoniku, tak? Dobra, lądujemy do wody. Awaryjnie. Ten wagonik musi przedostać się dalej, czyli teraz muszę uderzyć nosem w ten przycisk. Jak najgłębiej. I... hop. Dobra, udało się. Jedzie wagonik? Jeszcze nie pojechał, czekaj. Jak mam włączyć te tutaj drzwi? Halo, halo. Gdzie ten przycisk jest? Ten przycisk jest gdzieś tam? O kurczę, po prostu nie mam pytań w tym momencie. Okej, wziąłem kolejny checkpoint, na szczęście. Bo tutaj zacznie być teraz pewnie zadyma. Okej. Gdzie my musimy polecieć? Aż z jakimś cudem tam, tak? Okej. Dobra, lecę. Nie wiem jak ja obróciłem, ale się udało. Jeszcze jak uderzę nosem za pierwszym, to będzie mistrzostwo świata! Nie trafiłem, ale okej. I to nie przeszkadza, bo od razu aktywuję kolejny wózeczek i robimy rząd i zjeżdżamy stąd, widzowie. Dokąd teraz? Jeszcze wózeczek dogonimy. Kolejny checkpoint, pięknie. Teraz musimy aktywować kolejny jakiś czerwony przycisk. Gdzie on jest? Tam, okej, czyli rozumiem, że chyba do wózka i z wózka tam? Okej, kurde. No to nie będzie wcale takie proste jednak. Dajemy nura i z całej siły do góry. Udało się? Dobra! Aktywowane i wpadamy do wózeczka. Piękna sprawa. I jedziemy sobie teraz na dół. Okej, nawet mamy wodę na wózku, ale co tam, ta woda nas nie goni? Została zatrzymana. Jak w Minecrafcie. Dobra. Ale roller coaster. Widzę. Wow, wow, wow! Skrzydła! Co? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego to są jakieś szkielety? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to w ogóle. Okej. Kolejny checkpoint. Lecimy sobie dalej. Musimy odnaleźć drogę, żeby stąd się wydostać. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się takiej lokalizacji w takim miejscu. Okej. Tutaj mamy u góry kolejny checkpoint, czyli rozumiem, że mam... O kurczę, tutaj jest jakaś wanienka z lodem? Dobrze mówię? Hop. Chyba tak, albo z czymś innym. Nie wiem, co to jest i nie chcę w sumie wiedzieć. Okej, 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 okej. Dwa. Jest dobrze, jest dobrze. Trzy. Trzy, dawaj! Nie świruj! Wskakuj! Oh! Cztery. Pięknie, mamy checkpoint. I teraz możemy próbować się dalej. Pięć. Dobra. Okej, stój! Co ty żeś narobiła, wariacie? Raz. Dwa. Dobra. I co teraz? Mamy to przesunąć jakoś? Nie jestem w stanie tego przesunąć. Mam walić tam przez okno bombę? Dobra, postarajmy się. Lecimy! Tak jest! Udało nam się wydostać. I pyk! Dobra. Hop! Lecimy dalej. Okej, odbija nas tutaj. Udało mi się przejąć ster, jednak nie. Dawaj. Dawaj, może do spawn pointa dobiegniesz, Farel. Jednak nie. Okej, mamy kolejny spawn point. Idzie teraz jest woda. A, rozumiem, że miałem trafić do pojemnika. Kolejny durny pojemnik, którym trzeba zjechać na dół, ale trzeba przy tym bardzo być ostrożnym, bo może się woda wylać i wtedy będzie po naszej rybce. Dobra, z górki na pazurki, cofamy, 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 cofamy. Okej, nie wiem jak ta woda się nie wylała, ale niech będzie. Dobra, zjeżdżamy w dół. Hamuj, 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 hamuj. Bum. Dobra, i mamy kolejny checkpoint. To mi się podoba. I coś mi się wydaje, że teraz się dopiero zaczną schody. Okej, wcisnąłem coś. Nie wiem, co to ma znaczyć. Czy ja mam teraz wrócić do swojego pojemniczka, tak? Chyba sobie ze mnie robicie żarty. Dawaj, dawaj stara. Dasz radę, wierzę w ciebie. Jesteś już blisko. Widzowie, powiem wam tak, że ta gra jest coraz trudniejsza. Ale Farel zaraz to na patencie zrobi. No, jest! Udało się! Ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że będzie to taki dungeon. Naprawdę jest to przerąbane. Drzwi nam się otworzyły teraz, rozumiem, bo włączyliśmy prąd. I czy my teraz będziemy jechali windą? Tak, to były drzwi do windy. Nie mam po prostu pytań. Jak jeszcze będę musiał wcisnąć piętro, to nie wytrzymam. Dobra, moi kochani, udało się, mamy to!
Także moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podoba nowa rybka ptaszor. Powiem wam szczerze, że jest to chyba najlepsza rybka, którą do tej pory miałem możliwość zagrać. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z gry I Am Fish, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowy na moim kanale. Zapraszam wszystkich na pixieshop.pl. Wbijcie też na mojego Twittera i Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Siema!